Co, stęskniliście się za mną, nie? O Boże, jakie to blisko jest. No i co ja mam wam tu począć? No. Zaczynamy! Let's suppose that you were able every night to dream any dream you wanted to dream. And you would naturally, as you began on this adventure of dreams, you would fulfill all your wishes. No i w sumie to mogłoby być tu lepiej, ale w zasadzie to jakbyś nie ustawił, to i tak zawsze wszystko mogłoby być lepiej. I teraz pytanie, czy masz się tutaj molestować z tym wszystkim, wpływając na ten świat, próbując go zmienić i udoskonalić, bo przecież wszystko zawsze mogłoby być lepiej, czy po prostu poddać się i to zaakceptować. Ale w zasadzie to jak już się tak nawrzeszczysz i namęczysz ze sobą, to i tak nie ma to kompletnie znaczenia, bo na samym końcu i tak wszystko akceptujesz. O, zapomniałem, że nacisnąłem przycisk nagrywaj. A, whatever. Co mi tutaj napisały moje mysie pysie? Wkurza mnie jak ktoś mi mówi, że muszę być jakaś. Wiem skąd to się bierze u ludzi, a jednak mnie wkurza. Bo każdy ma swoje przekonania, jakieś wzorce i większość z nas w nie wierzy bez jakiegokolwiek sprawdzenia, czy są słuszne. I pewnie też wynika to z cienia danej osoby. Oto moje przekonanie. A wkurza mnie to, bo jak byłam dzieckiem, mama ciągle powtarzała mi, że muszę się zmienić, bo mi umrze i kurde mi umarła. Więc tak naprawdę jestem zła na siebie, chociaż niby wydaje się, że poczucie winy wyszło w niepamięć. O cholera, to jak mi przykro. No. No prawda, no! No co ja mogę powiedzieć, no ludzie tacy są. Tutaj zakładają aureole na głowie, udają, że są grzeczni, mili, że są takimi niewiniątkami, a tak naprawdę każdego z nas coś tam z tyłu pleców uwiera, jakaś taka szpila i coś tak kusi, nie? Żeby coś zmienić, czy wpłynąć na ten świat, pokazać moc, wpływ, swoją władzę, siłę. Wiecie, to jest ta kwestia arogancji, agresji, wpływu. Można byłoby tak wymieniać przez dużo, dużo czasu, nie? I nawet sama duchowość jest też takim polem do popisu, gdzie ludzie przecież nadużywają czasami władzy, czy swojej siły, czy wpływu. Są różne przypadki, możecie się tego nauczyć. Ale nie chcę tutaj tego nawet poruszać, bo to byłoby cała masa różnych dziwnych rzeczy niestworzonych. Wkurza mnie to, że nagle pół Polski stała się oświecona. Haha, kurak i jaja, nie? Aż normalnie wezmę sobie kwasa. Żartowałem, wiecie, chciałem się pożartować, nie? You never know. Snuję niepotrzebne teorie rozwojowe, mieszając ludziom w głowach, odciągając ich od własnej prawdy. No bo cóż, zarobić trzeba. A ja pytam, w czym jesteście lepsi od pani Kowalskiej, która pracuje fizycznie, stara się wyżywić dzieci, pomóc sąsiadce i tak dalej. Najlepiej zamknąć się przed komputerem, segregować ludzi na pozytywnych i tych niepozytywnych, od których należy się odciąć, bo przecież ja muszę się chronić. Ludzie, flaki mi się wywracają, a najlepsze jest to, że ludzie idą za takimi osobami na ślepo, zamiast zwrócić się do siebie, bo w każdym z nas jest wszystko. Każdy absolutnie, każdy człowiek jest najwyższą świętością, więc jak można powiedzieć, on jest swe. Wkurza mnie to, że ci tak zwani nauczyciele duchowi nie liczą się z tym, że komuś mogą krzywdę wyrządzić. Naczytali się książek, siedzą i paplają, a taki przeciętny Kowalski myśli sobie, kuźwa, przecież ja jestem do dupy, muszę w sobie tyle zmienić. No to jest prawda generalnie, ja już mówiłem o tym. O, ciężko jest mi tutaj cokolwiek powiedzieć i z czymkolwiek się nie zgodzić. No to jest teraz taki biznes, taka moda i tak się już to zadziewa i tyle. I pozostaje nam to tylko zaakceptować. Wiecie, ja wierzę głęboko, że ci wszyscy duchowi ludzie i ten cały duchowy świat ma czyste intencje, tak? Każdy, tak jak powiedziałem wcześniej, chce zmieniać. Nawet jeżeli wydaje się tobie, że chcesz akceptować rzeczywistość, to nie możesz je zaakceptować, nie ma akceptacji, nie ma w słowa akceptacja fizycznego znaczenia tego, że ty coś musisz zrobić, żeby zaakceptować. Albo się w pizdu poddajesz i jesteś tym, albo nie ma to znaczenia, bo i tak tym jesteś. To jest, wiecie, to jest takie zapętlenie się w sobie, tym samym jak poszukiwanie oświecenia. Dążysz za czymś, dążysz, w końcu się męczysz, padasz na pysk, sru, wszystko jest, o kurcze. Ale gdyby nie ta ciągła praca nad sobą, to nigdy byś tam nie doszedł. Wiecie, warto jest przyjrzeć się naszej ludzkiej naturze. Jaka jest nasza ludzka natura? Warto jest zagłębić się w podręczniki do historii. Co my takiego robiliśmy w przeszłości, tak? Byli komuniści, byli naziści, byli faszyści, teraz jest duchowość. Wiecie, ja się nieraz śmieję sam z siebie, bo
Bo w pewnym momencie to teraz sam zacząłem wątpić, mówię, kurczę, co ja robię, czy to ma sens, czy to nie ma sensu. Ale wiecie, to jest też kwestia tego, że tworzysz treść, która ma określoną wartość, ma sens. Ludzie to oglądają i to ma wpływ na nich i naprawdę zmieniasz ich życie. Ja dostaję masę wiadomości ludzi, którzy są mi wdzięczni i mi dziękują, że wpłynąłem na ich życie i są mi za to wdzięczni, tak? Więc siedzisz i robisz to dalej, tak? Bo każdy z nas chce być w jakimś sensie niezależnym, a jeżeli to, co robisz, jest dobre i daje to ludziom wartość i chcesz przykładowo zbudować swój autorytet i zarabiać na tym hajs, to jest to osobna kwestia, która tak czy siak się z tym łączy, więc to jest też to iluzoryczne ułożenie rzeczy w naszych głowach, że wydaje nam się, że rzeczy są oddzielne, ale tak naprawdę są połączone ze sobą. I nasz mózg ma takiego mindfucka, dosłownie jakbyśmy gwałcili samych siebie, bo przeskakujemy z jednej perspektywy do drugiej perspektywy, a w zasadzie to nadal jesteśmy w tym samym miejscu. I tak to już właśnie wygląda, a teraz ten ruch duchowy będzie się tylko nasilał, no bo w zasadzie wchodzimy w taką erę postmodernizmu, tak? To jest kolor zielony ze Spiral Dynamics i tak już po prostu będzie. U nas w Polsce, wiecie, nasza Polska jest jeszcze na takim niebieskim kolorze dogmy, nie? Zanim my w ogóle się rozwiniemy na tyle, na ile to jest możliwe, to jeszcze kupę czasu minie, ale na tą chwilę tak już po prostu będzie. Także pozostaje to tylko zaakceptować i uświadamiać ludzi w tym, że poza naciskiem na pozytyw powinni być też ludźmi. To znaczy powinni autentycznie mówić o sobie, o tym, czego doświadczają, żeby otwierali się i mówili o swoich problemach i trudnych aspektach rzeczywistości również, żeby to zaakceptowali, bo wiecie, to jest też nie tyle kwestia duchowości, ale też mediów społecznościowych. Jeżeli media społecznościowe nakręcają obraz pozytywu, bo każdy z nas chce mieć jak najwięcej lajków, serduszek i chce być zajebisty, no to naturalnym jest, że ludzie będą w to brnąć i będą negować wszystko to, co jest złe. I tak buduje się kolektywny cień. Także to jest od nas, to od nas zależy, jak my do tego chcemy podejść, nie? Na ile my się czujemy, akceptując siebie, tak, że nie boimy się otwarcie mówić tego, co czujemy, bo to jest kwestia po prostu lęku, tak? Jeżeli boisz się autentycznie mówić o sobie, to po prostu się boisz. Czasami zdarza mi się usłyszeć zupełnie bezcelową, skierowaną do mnie sarkastyczną uwagę albo kąśliwy komentarz. Zdaję sobie sprawę, skąd takie rzeczy się biorą, ale często zastanawiam się, czy lepszym wyborem jest kwitowanie tego, nie zwracaniem uwagi czy odpowiedzią na zaczepkę. Oczywiście, gdy odpowiem, czuję się lepiej, a jego buzuje radością z dominacji, czy nieprzegranej potyczki. I właśnie, skąd moja wątpliwość? Co o tym sądzisz, Bugiano? Wiesz co, to jest kwestia obserwacji samego siebie i zwrócenia uwagi na wartość, jaką niesie ten impuls do tego, żeby komuś dopi***ć. Bo jeżeli ten impuls jest wewnętrznie poparty twoim autentycznym pragnieniem, żeby nie tyle komuś dopi***ć, ale żeby postawić sprawę jasno, żeby ludzie byli świadomi tej autentycznej części ciebie, to powinieneś to zrobić. Tylko wtedy intencjonalnie ustawiasz swój mózg, że robisz coś nie po to, żeby komuś dopieprzyć czy kogoś zranić, tylko robisz coś, żeby uświadomić kogoś w tym, co ty czujesz. I wtedy ty bierzesz odpowiedzialność za to, co ty komunikujesz i nie podchodzisz do tego z naciskiem, że ktoś musi ciebie zrozumieć. Inni ludzie i tak cię zrozumieją z poziomu ich świadomości. To jest przesrane, no sorry, no to jest trochę taka bezsilność, tak? Bo wiecie, tak czy siak nie unikniemy tej kategorii, że ktoś wie więcej, ktoś wie mniej, ktoś jest bardziej świadomy, ktoś mniej, nie? W naszym języku logicznym, operacji. Więc po prostu musimy nauczyć się luzować wora, mniej przywiązywać do siebie, akceptować, że konceptualnie tak to wygląda, ale też pracować nad sobą i reflektować i nie unikać refleksji, bo pierwszą taką tendencją naszego egoizmu jest kompulsywność, która nastawiona jest na natychmiastową satysfakcję. Nieważne, czy jest to, nie wiem, pójście po cukierka, sprawdzenie Facebooka, ile masz lajków czy wyświetleń, dostanie jakiejś tam wypłaty, czy sprawdzenie konta bankowego, czy nie wiem, masturbacja, robienie sobie dobrze w jakichś tam innych aspektach nas, ale również dopieprzanie innym ludziom, czy w ogóle takie masochistyczne tendencje, tak? Po prostu musimy je obserwować i załagodzić w ten sposób, poprzez taką uważność i sprawdzenie, co na daną chwilę ma sens i co tak naprawdę wnosi wartość do danej sytuacji.
Tego trzeba się uczyć na bieżąco. Bo ja zauważyłem, że sposób rozumienia tego się zmienia z czasem. I trzeba mieć trochę tych sytuacji za swoimi plecami, żeby każdą kolejną sytuację inaczej postrzegać. Ja z własnego doświadczenia muszę powiedzieć, że najlepiej jest obserwować siebie i zwracać uwagę tylko na siebie w kontekście pracy nad sobą, bo nigdy tak naprawdę nie wiesz, o czym myślą inni ludzie, a my dzisiaj mamy taki pęd, taki zapierdol, żeby cisnąć, iść do przodu i tak mało rzeczy widzimy. Tak wiele szczegółów umyka naszej uwadze, że to się w głowie nie mieści. Ja mówię z własnego doświadczenia. Tyle pracy, co zrobiłem nad sobą, to jest masakra. I widzę, jak wiele presji narzuca na mnie środowisko, głównie internet, tak? Bo to jest to środowisko, w którym ja pracuję. I to po prostu od nas zależy, czy wciśniemy hamulec i się zreflektujemy, czy będziemy ślepo cisnąć za tym, nie? Męczy mnie to, że potrafię rozmawiać tylko z ludźmi w pewien sposób podobnych do siebie, a takich fajnie nakręconych ludzi odrzucam od siebie. PS, przez to wpadłem w takie terapaty życiowe, z którymi teraz nie wiem, jak sobie poradzić. Mimo, że nienawidzę kraść, kłamać, nagabywać, to przyciągam takie towarzystwa. Przyjrzyj się, czy nie masz problemu z narcyzmem, czyli że oceniasz innych ludzi i kategoryzujesz, że ci są fajni, a ci są niefajni. I przyciągasz takich ludzi, którzy są podobni do ciebie, czyli mają takie tendencje kompulsywne. I przyjrzyj się temu, to jest tylko wskazówka, wcale tak nie musi być. I zreflektuj, bo musisz po prostu mieć jakąś cechę charakterystyczną w sobie, która przyciąga takich, a nie innych ludzi. Mnie najbardziej denerwuje brak empatii, powierzchowne, płytkie relacje, przedmiotowe traktowanie innych i siebie, spełnianie swoich potrzeb kosztem innych. Dobrze, że napisała Lena kosztem innych, bo to, żeby zaspokajać swoje potrzeby, to nie jest nic złego. Jednym słowem, narcyzm. Brak szacunku do przyrody. Być może jest to za mało duchowy komentarz, ale tak mi przyszło do głowy. Super, Lena, mnie też to wkur... Także pozdro dla ciebie. Andrzej napisał: emocje to jak zapalenie świeczki, jest ogień, ale tworzy też cień, oba są tak samo niematerialne jak uczucia, chociaż je widać, ale po co kierować swoją uwagę tylko na cień? Przecież ogień też jest, uwaga, musi być skupiona tak jak ogień. Nie jest cień, który jest rozciągnięty jak myśl w czasie, pokłada swój cień, odtrąca mistrza, który cię uczy, a co do pytania. Jak jest jedność, to nie ma problemu, w życie przewraca się na drugą stronę. No ja tam Andrzejowi odpisałem. No musielibyście sobie przeczytać, ale koniec końców... Ja osobiście uważam, że jest to zbyt absolutystyczne twierdzić, że możesz sobie wybrać, że nie skupiasz się na cieniu i skupiasz się tylko na całości. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o pracę ze świadomością, to i tak nie ma wyjścia, tak? Advaita Vedanta uczy tego absolutystycznego podejścia, które dzisiaj jest dosyć powszednie, to jest non-duality. No wiecie, to jest... Ja to widzę tak. Albo ludzie dojrzewają i są świadomi tego, że istnieje ta ludzka część i duchowa, które są w zasadzie jednym i tym samym i musimy nauczyć się z tym żyć, albo po prostu się przypierdzielają o byle co. Jeżeli chodzi o duchowo. I tyle. W drodze do pełnego spokoju rozliczyć się trzeba z tym, co nas obciąża, a to strasznie długi tam komentarz jest i w ogóle. I Dominik dalej pisze: najbardziej ze wszystkiego wkurza mnie z jednej strony moja nieudolność w życiu, a z drugiej strony nieudolność otaczających mnie ludzi. Wkurza mnie to, że ludzie są bardzo ślepi z jednej strony, a z drugiej wkurza mnie to, że tak trudno im przezwyciężyć własną ślepotę. Wkurza mnie nieuchwytność sensu Matrixa. On na pewno ma sens, ale strasznie ciężko do tego sensu dotrzeć. Chyba ten sens trzeba przeżyć. Wszystko jest przeżyciem, czyli wkurza mnie, że jeszcze nie przeżyłem sensu życia. Pozdrawiam. Wiecie, ja kiedyś trafiłem na taki cytat z książki Josepha Campbella i ten cytat brzmi mniej więcej tak, że ludzie, którzy twierdzą, że poszukują znaczenia życia, tak naprawdę poszukują głębokiego doświadczenia go. Że ludzie tak naprawdę nie poszukują znaczenia jako symbolu, jako odzwierciedlenia, jako konceptualnej formy, ale szukają doświadczenia. W gruncie rzeczy chodzi nam o doświadczenie duchowe, jedności albo emocjonalne, związane z poczuciem takiego duchowego uniesienia, tak, takiej epifanii. I w zasadzie to jest to, co ja próbuję odtworzyć poprzez swoje filmy. Próbuję odtworzyć duchowe doświadczenie, tak? Czasami używam takich emocji, czasami takich emocji, ale w gruncie rzeczy to jest bardzo podobny aspekt życia i to od nas zależy, jak do tego podejdziemy. O cholera, wyszedłem z roli Boga. Ale w zasadzie to bardzo podoba mi się to wideo i pamiętajcie, żeby unikać tej takiej gry, kto jest ponad kim, kto wie lepiej, kto jest bardziej duchowy, kto jest bardziej oświecony. Bo czego to uczy ludzi tak naprawdę?
Tego, żeby się wypierali siebie, żeby znowu wchodzili w te zależności, kto jest wyżej, kto jest niżej. Czy to jest dojrzałe? Dla mnie to jest po prostu, nie wiem, dziecinne, żałosne. Ni chuja się to ma w ogóle do naszego człowieczeństwa. To nie jest duchowość dla mnie, to jest patologia. Ja to nazywam patologią po prostu. Ja się nagadałem. Kurczaka wam odpalę. Buźka, kochani. Widzimy się kiedyś tam, w innej rzeczywistości. Interesujecie się duchowością, ale doskonale wiecie, że gdy komunikujemy się na co dzień, to są problemy, jest życie, są zmartwienia, jest to, są jakieś tam wyzwania i bez względu na to, jak my się umówimy, to po prostu jest aspekt naszego życia, który boli. I cień naszego ego kumuluje się w tym miejscu, w naszej psychice, która pragnie wolności, siły, mocy, wpływu, zmiany. Cień to jest ta część twojego podświadomego umysłu, którego się wypierasz. Wyparłeś się go, ponieważ gdybyś żył tak, jak on ci mówi, to by cię społeczeństwo odrzuciło, to by cię ludzie nie lubiali. To nagle pokazałbyś swoją prawdziwą twarz, czyli też tą negatywną stronę siebie. Musiałbyś pokazać, że czasami się boisz, czasami masz poczucie winy, czasami nie wiesz, masz wątpliwości.